Witajcie lifterki i lifterzy. Pewnie doskonale wiecie, że jestem teraz mocno ograniczona i żywieniowo, i treningowo. Także w takim momencie nie chcę się po raz kolejny użalać, jak to niczego nie mogę jeść, nie mogę dźwigać, więc mam Q&A. Mam nadzieję, że pozytywne. I liczę też na to, że nie uznajecie mnie jako clickbaitowego nałogowca, dlatego tytułowe pytanie. Lecimy z nim na samym początku filmu. Tak, żebyście nie musieli przewijać, szukać między innymi pytaniami, które was po prostu nie interesują. I przechodząc do tytułu. Co to za opaska, a jak Mi Band 2, to jak ci się sprawdza? Przyznaję, że zostałam skuszona ostatnimi instagramowymi trendami i chciałam sprawdzić sama, czym jest spowodowany ten zachwyt opaskami mierzącymi kroki. A tutaj tylko podkreślę, że jeszcze w zeszłym roku i ja, i Natalia, i Agata sprawdzałyśmy swoje kroki, a Micho 2 lata temu przed zawodami liczył kroki poprzez aplikację w telefonie. Także zaopatrzyłam się w Xiaomi, w Xiaomi Mi Band 2. W skrócie to taka wielofunkcyjna opaseczka, która poza wyświetlaniem czasu i daty mierzy też wasze przebyte kroki, pokonany dystans, przepalone kalorie, puls i sen. Godzinowym podziałem na konkretne fazy. Jak widzicie, dzisiaj bida. Zaczynając od zalet, jest mały, ładny, uniwersalny, dobrze wygląda nawet na małym nadgarstku, dobrze się trzyma ręki, jest wodoodporny, podobno też odporny na wstrząsy, ale tego nie sprawdzałam. Poza tym bateria wystarcza na 3 tygodnie bez ładowania, co moim zdaniem jest dużym plusem. Ma tam jakieś dodatkowe gadżety typu uruchomienie się wyświetlacza, kiedy ustawimy go pod kątem 90 stopni do twarzy, przełączanie parametrów ruchem nadgarstka, ma dodatkowo taki dotykowy przycisk, który przełącza te parametry. Jedno z najważniejszych, jest idealny dla cebuli, bo kosztuje mniej niż prawdopodobnie zmiana paska do smartwatcha. Ja dałam do niego 100. A jeżeli chodzi o minusy, to dla mnie są to takie dwie mało istotne kwestie, ale po pierwsze, to urządzonko nie ma wbudowanego GPS-a, więc o ile ilość kroków naprawdę dobrze i dokładnie mierzy, tak może mieć problem z dystansem. I tutaj i tak warto jest mieć ze sobą telefon i sparować opaskę razem z telefonem. Po drugie, mierzenie pulsu. Wydaje mi się, że nie zawsze działa to dobrze, no chyba, że zasypiam z pulsem powyżej 100. A do tej opaski dodatkowo możemy sobie ściągnąć na telefon darmową aplikację Mi Fit, gdzie do kupy są wzięte te wszystkie nasze parametry, utworzone różne statystyki, jest historia naszej aktywności, gdzie możemy sprawdzić chociażby ilość przespanych godzin i godzin spędzonych na przykład w fazie głębokiej snu. Także podsumowując, za tą cenę moim zdaniem naprawdę fajny gadżecik i zabaweczka. A przechodząc do samej idei liczenia kroków i aktywności. W moim przypadku, teraz, kiedy chciałabym troszeczkę schudnąć, zwiększyć tą swoją aktywność, to jest to fajny motywator, bo gdzieś tam w ciągu dnia sprawdzamy ilość kroków i challenge'ujemy się w pewien sposób, zakładamy sobie, że fajnie by było zrobić chociaż te 10 tysięcy kroków. I automatycznie, kiedy mam do wyboru windę i schody, wybieram schody. Jak mam możliwość, wysiądę sobie przystanek wcześniej i zrobię spacer. Zamiast siedzieć w domu, może coś się poruszam, ale z drugiej strony z taką opaską bardzo łatwo jest popaść w drugą skrajność, gdzie mierzenie kroków i wyrabianie danej aktywności jest nadrzędnym celem w ciągu dnia. I potrafimy o 23 maszerować po domu, po pokoju, żeby tylko wyrobić te 10 tysięcy kroków, bo inaczej nie jesteśmy spełnieni. I ja tu zupełnie nie uderzam do osób, które są przed zawodami, które muszą robić tą aktywność, które muszą robić te cardio, ale według mnie to powinna być tylko taka wskazówka do tego, czy faktycznie moja aktywność w ciągu dnia jest ok, czy mogłabym coś z tym zrobić i generalnie ruszać się więcej. Tak więc moim zdaniem taka opaska spełnia naprawdę fajną rolę, jest przydatna, ale trzeba uważać, żeby nie stać się jej niewolnikiem. Czy masz lub miałaś kiedyś kompleks nie tylko związany z sylwetką i czy masz sposoby, jak je zaakceptować? Kompleksy mam jak każdy. Tak, każdy. I są to rzeczy, które gdzieś tam odbiegają od powszechnie przyjętych kanonów piękna, norm. I też swoją drogą wiem, że moi rodzice oglądają każdy odcinek i nie jest to jakiś prywatny podjazd do was, ale mogłabym mieć żal o parę genów.
Zazwyczaj kompleksy to rzeczy, które tylko my tak mocno dostrzegamy, a otoczenie ma albo to w dupie, albo po prostu tak tego nie dostrzega. I to jest szczególnie domeną bab. Znajdujemy problem tam, gdzie go nie ma, albo gdzie jest naprawdę mały i go wypiętrzamy. Także w momencie, kiedy ja po raz kolejny stoję przed lustrem, wybrzydzam i wydziwiam i znajduję kolejne rzeczy, które mi nie pasują, zadaję sobie dwa proste pytania. Po pierwsze, czy to, co tym razem znalazłam, utrudnia mi jakoś życie i codzienne funkcjonowanie? A po drugie, czy swoją pracą mogę jakoś wpłynąć na to, żeby to poprawić? Jeśli nie, bo przykładowo kośćca nie zmienię, to staram się to albo zaakceptować, albo olać i nie analizować za dużo, albo znaleźć sobie inny problem, nad którym już mogę pracować. A w kwestiach, na które mamy wpływ, które możemy zmienić, ulepszyć, poprawić, fajnie jest sobie zrobić takie zestawienie w głowie plusów i minusów. Przykładowo, no może i mam małe cycki i fajniej by było, gdyby były większe, bo brzuch by się wydawał mniej odstający i nie musiałabym się malować na co dzień, bo i tak prawdopodobnie nikt by mi się nie patrzył w twarz. Ale za to spanie na brzuchu nie byłoby tak wygodne, jakby bieganie samo w sobie nie było wystarczająco ciężkie i potrzebne są dwie dodatkowo odbijające się bimbały przy każdym ruchu, nie podciągałabym się tyle razy i skończyłoby się branie ekstra push-up A w ciemno. A jeżeli masz pieniądze, chcesz się pociąć i powiększenie dwóch zlepków tłuszczu na twojej klacie ma sprawić, że będziesz pewniejsza siebie i poprawi to jakość twojego życia, to walcz z kompleksami. Ja tego nie rozumiem, nie staram się zrozumieć, szanuję to. Kolejny mój przykład. Zęby. Jak pewnie zauważyliście w poprzednich filmikach, mam szczerby, konkretnie 3. I z tego, co się orientowałam, to koszt wstawienia implantów wynosiłby około 10 tysięcy. I dodatkowo istnieje duże ryzyko porażenia nerwu twarzowego, bo w miejscach piątek, gdzie nie mam zębów, biegnie właśnie ten nerw. Z drugiej strony mogę jeść, mogę gryźć, mogę się uśmiechać lewym profilem. I plusy, minusy, staram się to zaakceptować, ale z drugiej strony, kiedy wisi mi bebzol i wystarczyłoby po prostu się trochę więcej poruszać, ograniczyć żarcie albo zmienić trochę tego syfiastego na bardziej wartościowe, no tu już się to kalkuluje. To, co jeszcze mogę od siebie powiedzieć, to to, żebyśmy pamiętali, że to ciało, które mamy, to jest jedyne ciało. Drugiego nie dostaniemy i warto jest o nie dbać. Cieszmy się z tego, jakie jest i nie mówię, dbajmy o nie i pielęgnujmy i poprawiajmy to, co możemy, ale nie podejmowałabym tutaj zbędnego ryzyka. Ja zaakceptowałam moje małe cycki, moje szczerby. Michał mówi, że ta szczerba jest słodka i kochana. Czy pomyślicie o wprowadzeniu do sklepu wegańskiego białka? Chociaż jednego. Myślę, że w tych czasach chętni się znajdą. I? Myślałaś nad białkiem wegańskim od WK? Myślę, że mógłby być hicior. Intensywnie myśleliśmy, ale wbrew pozorom stworzenie wegańskiego białka smacznego nie jest takie proste, ale mam nadzieję, że jak już wyjdzie, to będzie hicior. Ile ważysz i co polecasz dziewczynom z szeroką talią? Jeżeli chodzi o moją wagę, to tak się składa, że ostatnio było rekordowe ważenie. I nie mówię tutaj o najniższym, bo 64 kilo. Natomiast zwiększyłam aktywność, jem trochę mniej, więc mam nadzieję, że powoli będzie schodzić w dół. A w kwestii szerokiej talii, dobrze trafiłaś, jestem idealnym przykładem kwadratu. I tutaj, jeżeli chodzi o mój sposób, to w nawiązaniu do jednych z poprzednich odpowiedzi na temat kompleksów, po prostu starałabym się to zaakceptować, pokochać, olać, cokolwiek. A jeżeli chcesz już nad tym pracować, to ewentualnie możesz bardziej rozbudowywać plery, najszerszy grzbietu, barki, żeby trochę te proporcje wydawały się optycznie inne. Albo wycięć żebra. Jakie testy przeprowadziłaś w związku z poszukiwaniem przyczyny zaczerwień cery i jakie produkty spożywcze musiałaś wyeliminować? W ogóle polecasz jakieś konkretne testy w celu diagnostyki nietolerancji, alergii? Odnośnie moich problemów z cerą i walki z uczuleniem prowadziłam już live'a w zeszłym tygodniu, gdzie wydaje mi się, że wyjaśniłam już wszystkie kwestie, ale to liczy się z tym, że nie wszyscy mogli być obecni, plus harzyforniski necik zaczął szwankować, także omówię najważniejsze rzeczy. Tak, doszłam do konkretnej przyczyny, a raczej dermatolog, do której wreszcie udało mi się dostać. I nie, ponownie nie jest to sponsorowane lokowanie,
Od listopada chodziłam do kosmetyczki w bardzo znane, polecane, promowane w sieci miejsce, zwłaszcza przez gwiazdy specjalizujące się w problemach skórnych. Przy pierwszej wizycie towarzyszyła jej też pani dermatolog, która zleciła konkretne zabiegi na mój typ skóry. I tak co 10 dni miałam wykonywane oczyszczanie manualne skóry, bo miałam zaskórniki. Na to był nakładany kwas azelainowy i mniej więcej w połowie grudnia zaczęły pojawiać się przebarwienia pod nosem, czerwone. One się tak pojawiały, znikały, przy jednej wizycie były widoczne, zgłaszałam to kosmetyczce, powiedziała, że kwas powinien na to pomóc. W przerwie świątecznej sytuacja się pogorszyła, uczulenie spod nosa przeszło około ustnie, aż do brody i przyznaję, że był to silny kompleks, bo to było zaczerwienienie, owrzodzenie, powstały pęcherze i dochodziło do sytuacji, gdzie pani w sklepie pytała się mnie, a co się pani stało w twarz? I faktycznie wyglądałam jak po walce z odkurzaczem, więc szukałam. Wybrałam się do jednej dermatolog, dostałam dwie maści, Protopic i Nizoral, zostawiłam oczywiście u niej kasę. Dwie maści pogorszyły tą sytuację. Kolejna dermatolog, którą poleciła mi jedna z obserwatorek, do niej kolejka wynosiła 1,5 miesiąca, więc czekałam. Czekając, zaczęłam działać na własną rękę, wykonując multum badań. Poprzez podstawowy panel IgG, IgE, sprawdzałam tarczycę, diaminooksydazę, czyli ten enzym, który rozkłada histaminę. Ponadto badałam skórę pod kątem pasożytów, badałam nietolerancje pokarmowe, sprawdzałam bakterie i całą tutaj florę bakteryjną obecną w tych zmienionych obszarach. I nic. Stosowałam różne domowe metody, okładałam się aloesem, zmieniłam wszystkie kosmetyki, nawet szampon i odżywkę do włosów na nie zawierające parabenów, SLS-ów itd. Nie malowałam się i dopiero kolejna wizyta u dermatolog od razu stwierdziła okołoustne zapalenie skóry. I tak rozmawiając, przede wszystkim słuchała mnie, to był szok, lekarz, który mnie słuchał, rozmawiał ze mną i drogą dedukcji doszła do tego, że sorry, ale kosmetyczka. To, co działo się wcześniej wokół nosa, było podrażnieniem, poprzez dodatkowe działanie na to kwasami i podrażnianiem, przerodziło się to w okołoustne zapalenie skóry. Dostałam dwie maści, delikatne, bo na to nie można stosować żadnych sterydowych maści, które jeszcze pogarszają sytuację. Wyglądam tak. I wiem, że jest to długi proces rekonwalescencji i jeszcze jest delikatne zaczerwienienie przy kontakcie na przykład z wodą. To jestem na dobrej drodze do wyzdrowienia. Także podsumowując, myślałam, że dużo wiem na temat problemów skórnych i tego, co mogło mi się zadać, bo mocno studiowałam ten temat, ale mimo wszystko sprowadza się to do dobrego lekarza. Także warto jest zwrócić uwagę na to, do kogo się wybieramy, żeby to była polecana osoba, która faktycznie będzie nas słuchać, a nie tak jak przy mojej pierwszej wizycie, gdzie ja mówiłam swoje, ta mnie nie słuchała i dała standardowe maści przy jakichkolwiek problemach skórnych, bo może pomoże, a jak nie, to przyjdziesz na kolejną wizytę, zapłacisz i przetestujemy kolejne maści na tobie. Także jeżeli jesteście z okolic Warszawy, polecam tą panią, a jeżeli nie, to szukajcie sprawdzonych osób, które będą was słuchać. Od jakiegoś czasu wrzucasz filmiki, zdjęcia pokazujące, jak się rozciągasz. Jak zacząć się rozciągać? Kiedy najlepiej w czasie treningu odbyć tą czynność, tak aby nie zrobić sobie krzywdy i jednocześnie tak, żeby było to najbardziej efektywne? Jeżeli chodzi o statyczne rozciąganie, czyli takie, które mogliście zauważyć ostatnio u mnie na Instagramie, na którego zapraszam, to zdecydowanie nie robiłabym tego przed treningiem, bo tam wręcz przeciwnie jest potrzebne spięcie i stabilność, a nie nadmierna gibkość. Ale słyszałam też o takiej teorii, żeby nie robić bezpośrednio po treningu, bo tak jak mamy mikrourazy w mięśniach, to można to przyrównać do oczka w rajstopie i naciągając, oczko się powiększa, czyli jakby przedłużamy proces regeneracji. Jeżeli chodzi o to, kiedy ja wykonuję rozciąganie, to zazwyczaj w dni nietreningowe. A nawiązując do pytania, jak zacząć się rozciągać, to wbrew pozorom nie jestem rozciągnięta. W miarę mam rozciągnięty kręgosłup, ale jeżeli chodzi o całą tylną taśmę, to jestem jednym wielkim drewnem. Do tego stopnia, że nie zrobię wam normalnego skłonu do ziemi. Więc jeżeli chodzi o mnie, zaczęłam od rozciągania, które sprawia mi przyjemność, czyli przykładowo różnego rodzaju mostki. I dopiero powolutku wprowadzam takie elementy, które są bolesne. Ulubiony posiłek na redukcji. Buraki, awokado, hummus, który swoją drogą już mi się kończy.
Jak wyglądają teraz Twoje treningi i jakie plany co do zawodów? Jak wyglądają moje aktualne treningi? To możecie zobaczyć na moim Instagramie cały czas. Albo się podciągam, albo robię dipsy, albo pompki, albo wyciskam wszystko, co tylko angażuje górne partie. Plany co do zawodów się nie zmieniły. Wciąż chciałabym zadebiutować w grudniu. Czy zdrowie pozwoli? No mam nadzieję. Ale na celowniku są też inne zawody. Nie tylko dotyczące dźwigania ciężarów, bo jednym z moich marzeń było wystartowanie w biegu z przeszkodami. Dlatego też zaczęłam biegać, bo nie ukrywam, że sam dystans wydaje się dla mnie najcięższym elementem. Także jeszcze w tym roku może zobaczycie mnie w jakimś Runmagedonie czy coś. Czy przyjęłabyś propozycję od Tańca z Gwiazdami? Dołączę do pytania i dodam, gdyby Owca był trenerem w programie. No myślę, że tak i że całkiem nieźle byśmy sobie poradzili. Co Cię najbardziej denerwuje w obecnym świecie fitness, siłowni i promowania zdrowego odżywiania? Nie chcę już tutaj poruszać tematu sportów sylwetkowych u młodych dziewczyn, bo brakowało mi w tym świecie fitness po prostu wyjaśnienia tej drugiej strony medalu. Powstało, także koniec z tym tematem. Jeszcze jest taka jedna rzecz, która trochę mnie irytuje. Czasami, trochę, gdy czytam niektóre posty w internecie. Hipokryzja. Bo z jednej strony dziewczyny, które wstawiają zdjęcia swoich check form i efektów pracy, czy jakkolwiek inaczej to nazwią, są obrażane przez facetów, którzy za chwilę tak samo pusto wstawiają zdjęcia swoich klat, brzuchów, pleców, nóg i przy okazji lajkują zdjęcia wcześniej wspomnianych dziewczyn. Bo z jednej strony mamy obrażanie trenerów personalnych na każdej płaszczyźnie przez trenerów online, którzy właściwie nie odpowiadają na nieprzychylne maile, czy nawet maile od swoich podopiecznych. Więc przyznaję, że trochę czasami mi przykro, gdzie ludzie z tej samej branży walą sobie kłody pod nogi, nie wiem, w ten sposób zwalczają konkurencję, dopieszczają i łechcą swoje ego. Szkoda, bo wydaje się z pozoru, że wszyscy działają w tym samym kierunku, żeby promować zdrowy tryb życia. No jednak nie. Ile aktualnie jesz, ważysz i masz wzrostu? Drugie pytanie, jak to się stało, że miałaś iść na fotografię, a jednak skończyło się na fizjo? Po trzecie, czy została odkryta przyczyna udaru Twojej mamy, czy wszystko już z nią w porządku? Odpowiadając na pierwsze pytanie, ważę 64 kg, mierzę 168 cm wzrostu i spożywam 1600 kalorii. Z racji, że moje treningi nie są teraz jakoś bardzo wyczerpujące, wiem, że niektórych może burzyć ta liczba, ale sorry, nie redukuję na 3000. Drugie pytanie. Fizjoterapia i fotografia są to dwie, wiem, zupełnie odmienne dziedziny, ale które równie mocno mnie interesują. Z tym, że myślę, że przy fizjoterapii potrzebuję takiego dodatkowego czynnika z góry, który zmobilizujemy do tego, żeby faktycznie przysiąść, pouczyć się. I jakby nie patrząc, jest to pewnego rodzaju fach, który zawsze mam w ręku, jakby było ups. A przy fotografii zasiadam do internetu, jest multum filmików, tutoriali i mogę cały czas się rozwijać. A jeżeli chodzi o trzecie pytanie, to tak, dziękuję, że pytasz. Mama czuje się o wiele lepiej, przyczyna została wykryta i to może być przestroga dla części z Was trenujących na siłowni. U niej był to uraz mechaniczny, unosząc coś w domu nad głowę i szybko skręciła głowę w bok. Uszkodziła jej się tętnica na poziomie szyjnym, gdzie powstał skrzep, który po oderwaniu, jakbyśmy na trampolinach zresztą, powędrował do mózgu. A jaką z tego możemy wyciągnąć lekcję dla nas i pewnego rodzaju przestrogę? Taką, że trenując na siłowni, nieważne czy robimy martwy ciąg, przysiady, czy nie wiem, trenujemy na lince, nie obracać głowy w bok, nie patrzeć w lustro, nawet jak chcecie skontrolować technikę, postawcie telefon, nagrajcie siebie i obejrzyjcie. Bo nieciekawie się to może skończyć, a moja mama nie była właściwie w żadnej jakiejkolwiek grupie zagrożenia. Ale teraz jest naprawdę super. To wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam, właściwie nie wszystko, ale słońce już zachodzi, nie mam wyboru. Także jeżeli ten odcinek Wam się podał, to koniecznie dajcie łapkę w górę. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku za tydzień w niedzielę na kanale Dźwigaj Dziewczyno. Pa!